Dziś na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Natalia Gach. Poniedziałek, 1 lutego. Sprawdźmy, co w dzisiejszym programie. Uczniowie zespołu szkół sportowych w Zabrzu mogą ćwiczyć gimnastykę w najnowocześniejszej sali w południowej Polsce. Bardzo dużo sprzętu jest i można bardzo dużo ćwiczyć. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu. W Zabrzu czekają na WOŚP-a i jak przychodzi ta niedziela WOŚP-owa, to zupełnie inna energia krąży wśród ludzi. Uczniowie zespołu szkół sportowych imienia Janusza Kusocińskiego oraz zawodnicy klubu sportowego Iskra mogą już korzystać z profesjonalnej sali gimnastycznej, która została wbudowana przy placówce. To drugi w kraju pod względem wielkości tak wysoko wyspecjalizowany obiekt dedykowany gimnastyce i pierwszy w południowej Polsce. Do zespołu szkół sportowych w Zabrzu uczęszcza 159 gimnastyków, którzy w ostatnich latach zdobyli 41 złotych medali, 46 srebrnych i 51 brązowych. Co roku biorą oni udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Małej Olimpiadzie Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski. Ćwiczący w szkole gimnastykę uczniowie wystąpili także w cieszącym się ogromną popularnością spektaklu Tarzan, który można było podziwiać na scenie Domu Muzyki i Tańca w 2012 roku. Absolwentki zespołu szkół sportowych to m.in. były olimpijki Katarzyna Jurkowska-Kowalska oraz Joanna Skowrońska-Białas. Aby wspierać młodych zawodników w ich pasji, miasto wybudowało przy szkole nową, profesjonalną salę gimnastyczną. To drugi w kraju pod względem wielkości tak wysoko wyspecjalizowany obiekt dedykowany gimnastyce i pierwszy w tej części Polski. Bardzo dużo sprzętu jest i można bardzo dużo ćwiczyć, bez dużo miejsca. Powiedziałabym, że jest więcej, o wiele więcej sprzętu, że jest więcej wyposażenia po prostu i więcej po prostu chęci się w to daje, bo jest lepiej po prostu. Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie, jest dużo więcej miejsca niż na tamtej sali. Czasami mówi się, że rzeczywiście nie mury, nie ściany, nie przyrządy, tylko ludzie, ale tym ludziom trzeba pomóc. W dzisiejszym świecie, w świecie dobrych przyrządów sportowych, poza tym w świecie, w którym młodzież jest zupełnie inna, my musimy tej młodzieży pomóc. I myślę, że zdecydowanie ten czas, ten nowoczesny czas przełoży się na inne wyniki, ale równie piękne wyniki. Ta sala jest, nie wiem, 4 razy, może 6 razy większa od tego poprzedniego obiektu, na którym na co dzień miałam wcześniej przyjemność trenować, a teraz mam przyjemność szkolić młode gimnastyczki na tak pięknej sali, którą mamy. Ten obiekt jest przystosowany do tego, że zarówno możemy szkolić młodzież od najmłodszych lat poprzez całą naszą kadrę i elitę gimnastyczną. Mogą się tutaj również odbywać zawody, bo jest wszystko przystosowane pod wymogi standardowe, więc zawody również się mogą tutaj odbywać. No, jest to sala na chwilę obecną, uważam, że najlepsza w Polsce. Budynek składa się z 3 poziomów i nie posiada barier architektonicznych. Znajduje się w nim liczące 212 miejsc widownia, szatnie, pokoje trenerskie, gabinet pielęgniarski, pokój fizjoterapeuty, gabinet masażysty oraz 3 mniejsze salki treningowe, z czego 2 to salki baletowe. Główna sala treningowa została wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy, pozwalający ćwiczyć gimnastykę sportową, akrobatyczną i artystyczną. Zastosowane standardy pozwalają organizować w obiekcie zawody sportowe, w tym rangi europejskiej. To nie jest taka sala jak każda inna, bo tu widzicie Państwo, są takie specjalistyczne przyrządy, nie tylko do trenowania, ale na zawody sportowe, rangi mistrzostw europejskich. U nas trenują dzieci z Zabrza, okolic, Tarnowskich Gór, najdalej Szczecin. Są dziewczynki z Bydgoszczy, są z Krakowa, gdzie rodzice przyjeżdżają tutaj, wynajmują mieszkanie w Zabrzu, żeby te dzieci trenowały. A trenują, proszę Państwa, 2 razy w ciągu dnia, szczególnie te, które trenują w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, bo on też tu ma swoje miejsce rano od godziny 8, a potem po zajęciach dydaktycznych przychodzą po 15, 16 i są na sali do 20. Każdy, kto przygląda się tej ciężkiej pracy, ale też efektom tej pracy, musi czuć to, co ja. Dumę z tej naszej młodzieży i wdzięczność dla trenerów, wdzięczność dla nauczycieli. Jestem przekonana, że tak radni Rady Miejskiej, jak naczelnicy, którzy napracowali się bardzo, bardzo intensywnie,
mają dziś poczucie dumy, poczucie satysfakcji. Tak więc i ta zewnętrzna otoczka, i to, co zobaczyliśmy, no i przede wszystkim emocje, razem powodują, że dziś mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku i dziś mamy radość z tego, że daliśmy naszej młodzieży coś absolutnie wyjątkowego. Jest piękna, cudowna, jeden z najpiękniejszych obiektów w Polsce i dlatego tym bardziej jest ta ogromna satysfakcja z tego, że jest, że udało się ją wybudować. Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 19 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony przeznaczono na wyposażenie i sprzęt gimnastyczny. Na budowę sali miastu udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości około 8 milionów złotych. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 29 także w Zabrzu. Zebrane w tym roku środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Pomimo śniegu i mrozu tysiące wolontariuszy ponownie wyszło na ulice polskich miast, by zbierać pieniądze na szczytny cel. W Zabrzu kwestowały aż 183 osoby. Myślę, że to bardzo ważne, aby pomagać ludziom. Też w szpitalach bardzo często widuję sprzęty, które właśnie zostały ufundowane przez WOŚP. Myślę, że to może uratować życie niejednej osobie. Pomaga, daje mi taką satysfakcję, że mogę komuś pomóc, że to, co robię teraz jako wolontariusz, pomoże też innym ludziom, którzy dostają sprzęt, którzy skorzystają ze sprzętu, który właśnie Wielka Orkiestra kupuje. I co roku staram się wspierać też nie tylko jako wolontariusz, ale też wpłacać innym do puszek. Finał z głową. Takie było hasło przewodnie tegorocznej zbiórki. Tym razem zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jakby ludzie nawet w Zabrzu czekają na WOŚP-a i jak przychodzi ta niedziela WOŚP-owa, to zupełnie inna energia krąży wśród ludzi i wszystko jest takie WOŚP-owe, że wszyscy są nastawieni na WOŚP i wiedzą, że to jest ta jedyna wyjątkowa niedziela w roku. Obojętnie, czy to jest przeniesione, czy to jest zgodnie z planem, jakby ten duch WOŚP-a się unosi pośród wszystkich i to jest fajne. Od tylu lat już gramy, widzimy efekty, niektórzy dosłownie w postaci swoich dzieci, czy czasami jak były zbiórki na osoby starsze. To po prostu jest akcja zweryfikowana, więc trzeba. Warto pomagać? Oczywiście. Ze względu na panującą sytuację, tegoroczny finał WOŚP był inny niż zwykle. Większość towarzyszących zbiórce wydarzeń musiało zostać przeniesionych do sieci. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zabrzu przygotował specjalną transmisję na żywo, podczas której można było obejrzeć występy zabrzeńskich artystów i nie tylko, a o 20:00 tradycyjne światełko do nieba w wykonaniu Teatru Ognia Namtara. Jedynym miejscem, gdzie była okazja, by poczuć namiastkę finału WOŚP na żywo, był Animal World w Makoszowach. My zawsze lubimy pomagać, także stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem byłoby zrobienie WOŚP-u, tym bardziej, że no mało co można teraz zrobić. U nas jak najbardziej WOŚP może się odbywać. Nieważne na jaki cel, zawsze warto pomagać, bo zawsze dobro wraca z wielką siłą. Pomimo zimy i trudnych warunków epidemicznych, atmosfera podczas finału w Zabrzu była gorąca. Zziębnięci mogli ogrzać się przy ognisku. Grał DJ, były pokazy sportowe oraz pokazy pierwszej pomocy. Uważam, że takie pokazy należy wykonywać przy naprawdę każdej okazji, ponieważ dzięki temu świadomość ludzi wzrośnie i dzięki temu będą oni wiedzieli, jak zachować się w takiej sytuacji. Podczas 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy udało się zebrać łącznie ponad 127 milionów złotych. Polacy po raz kolejny pokazali, jak bardzo lubią wspierać jedną z największych akcji charytatywnych w naszym kraju. Mamy jeszcze jedną informację dla kibiców Górnika Zabrze. Ekstraklasa wróciła do gry. Swój pierwszy mecz po przerwie trójkolorowi zagrali z Lechem Poznań. Dzięki Aleksowi Sobczykowi Górnik objął prowadzenie już w 7 minucie spotkania. Mimo licznych prób Lech zdołał skutecznie pokonać obronę Zabrzan dopiero w 60 minucie, doprowadzając do remisu. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i oba zespoły musiały podzielić się punktami. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.